Kesselman na dzisiejsze uroczystości przyjechała z Francji. Choć gdy dowiedziała się, jaki los spotkał jej bliskich osadzonych w radomszczańskim getcie, zarzekała się, że do Polski nigdy nie przyjedzie. Wróciłam tutaj, to była szansa dla mnie wrócić tutaj i nie wiedziałam, że miasto Radomsko to było tak, tak ładne i szarmanski i więcej miała taka idea zrobić pierwsze w Europie Muzeum Żydowskie pod gołym niebem. Teraz na ulicach Radomska znaleźć można tablice, które przypominają poszczególne budynki i wydarzenia związane z historią getta. A dziś uczczono pamięć tych, którzy w 1943 roku musieli je opuścić. Tragedie, które były tutaj, te okupacje, getta, deportacje, dalej to jest żyjące. Nie każdy pamięta, ale na pewno wśród wielu Żydów, którzy mają pochodzenie tutaj, w Radomsku takie dzień to jest dzień, który do dzisiaj pamiętamy, jak było. Przed wojną Radomsko było trzecim największym ośrodkiem hasydów w Polsce. Żydzi stanowili prawie połowę mieszkańców miasta. To spamiętujemy, staramy się uczyć, jakie to życie wyglądało, takie od tej właśnie strony codziennej. No nie tylko interesują nas te czarne karty historii, ale również te pozytywne strony. Dziś wspominano tylko te najtragiczniejsze chwile. Nazwiska tysięcy Żydów wywiezionych do obozu zagłady w Treblince odczytała młodzież z jednej z radomszczańskich szkół. Bagdanski, Bogen, Bodenheimer. By uczcić pamięć deportowanych rodzin pod pomnikiem Macewą odmówiono modlitwy i zapalono świece.